Hej, witam w kolejnym odcinku z serii Enderal, modyfikacji do Skyrima. Oczywiście do pobrania za darmo ze Steam. Ja jestem Gregus Maximus i zapraszam do oglądania. Na wstępie również chciałbym zachęcić Was do zasubskrybowania kanału wraz z wciśnięciem dzwoneczka, jak również komentowania, lajkowania oraz udostępniania. Koniecznie dołączcie także do Gwardii Gregusa, gdzie możecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Także tyle nad tytułem wstępu i myślę, że możemy zaczynać kolejną przygodę, a właściwie kontynuować przygodę. Także lecimy z odcineczkiem. Kontynuujmy naszą misję. Krótki przegląd. Musimy odnaleźć szkatułkę, którą Jero wrzucił do morza nieopodal swojego domu. Jero, tak tytułem wstępu przypomnijmy, jest to postać, która ocaliła nas z rąk bandytów, którzy zaatakowali nas po drodze do na kontynent Tamriel. Mam też za zadanie odnaleźć sposób na zahamowanie gorączki arkanisty. Takie ogólne zadanko, jakby zdobyć wiedzę na temat Enderal. Czyli więcej będziemy czytali, ciągle będziemy po prostu zdobywali coraz to większą, oczywiście, wiedzę. Tutaj mamy już jakiś też wrak, z latku na pewno dużo skarbów jest, jak również tutaj latarnię mamy. O, i proszę bardzo, i kufelek. I trochę persików enderelańskich, nie wiem jak to przeczytać. Enderelańskich chyba, tak? Dobrze, to przeczytałem? Sprawdźmy, tutaj są tylko pieniądze w tym kierunku. Tutaj mamy może monety? Nie. Enderelańska moneta, coś takiego? No niestety tutaj nic takiego nie mamy. No dobra. Zobaczmy, gdzie nas to znacznik doprowadzi. Na razie mamy takie szaty jakby podróżnika, czy jak to inaczej ująć. Zawsze trochę doświadczenia zdobędziemy, chociaż o taki, że tak powiem, drobny przeciwnik, natomiast no... Tutaj liczy się, jak tak jak mówię, każdy punkt doświadczenia. O, i trochę kolejnych monet. Oho, coś tutaj się wydarzyło. Coś tu się wydarzyło. Możemy pójść w zasadzie śladami tutaj. Troszeczkę śladami tej krwi. Chyba tak zrobimy. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Obóz starego Ujrzecza. A, oho, i tutaj mamy, już widzę, jakiegoś trolla na sam przód. Podobają mi się ten dźwięk wystrzeliwanej strzały, ale kurczę. Coś mnie jeszcze troszeczkę zasłabi na tego takich trollów. Tak jakby troszeczkę uciekać od niego, ale on się kurczę szybciutko regeneruje, zobaczcie. Będzie ciężko z nim tutaj walczyć na dystans. Chyba, że się wdrapiemy gdzieś tutaj, powiedzmy. Zobaczmy. Że znowu on też kurczę ucieka nam tutaj.
Może nam trochę lepiej pójdzie tutaj mieczami. Czyli tam w obie ręce miecz. Zobaczmy. No niestety. Nie zakończyło się to dobrze, nie po naszej myśli w każdym razie. No jesteśmy zbyt słabi jeszcze, możliwe, żeby tutaj... walczyć z takimi przeciwnikami. Może ja bym po prostu na razie to zostawił. Bardziej skupimy się na takich drobniejszych wrogach na początku. Wrócimy tam do tego trolla, jak będziemy trochę mocniejsi. Myślę, że to dobry pomysł na początek. No, no, you will not take her away with you. You will not have her. Elfried stays with me. And drop the disguise already. I know a god of death when I see one. What? A więc szykuje nam się prawdopodobnie jakieś zadanko. Elfka wysokiego rodu. Oh, I'm sorry. I had a nightmare. Anyway, who are you? I wasn't expecting to meet anyone else out here. Save for the bandits, that is. No, I'm not. This ruin over there. You know, I'm a merchant, and my specialties are all kinds of things with historical background. The things you usually find in ruins. Of course, I'm usually not stupid enough to go looking for them myself, but there was this traveler from Ark who told me about this place, the Three River Watch, and he said that it's hardly guarded. Well, since I was in the area anyway, I thought it wouldn't hurt to take a look. Look, I know we just met, but truth be told, I really got myself into some trouble here, and you look as if you... something terrible happened, and I simply don't know what to do anymore. Yes, my Elfried. She was kidnapped. By the stars, I was so stupid! We were just about to make camp for the night, and I went to search for some firewood. No, a Vatir. I heard him grunting, you know? He lives in that damned ruin. I tried to sneak in, but it's impossible. And I can't go back to Riverville for help either. That would take... Please, you have to help me. If anything happens to Elfried, I would never forgive myself. Oh, by the ancient fathers, thank you, and hurry! What? Oh, yes, sure. Zobaczmy w takim razie, co mamy na sprzedaż. Jak mogliśmy się dowiedzieć, nasza postać, którą spotkaliśmy po drodze, że tak, kurde, może tak to ujmę. Miała pewne problemy podczas swoich przygód i poprosiła nas o pomoc w odszukaniu konkretnej osoby, która ta osoba jej zdaniem została porwana. Oczywiście to wszystko będziemy musieli sprawdzić, zweryfikować. Więc tak, na początek sprawdźmy może. Nie, właśnie tutaj mam takie lekkie szaty. Sprawdźmy to, co możemy jej sprzedać. Stary miecz. Ładnie to wygląda niż żelazny miecz, ale to jest droższe może. I to ma wartość 4, więc stary miecz możemy spokojnie sprzedać, jak również sztylety. Porów raczej nie będziemy używali, więc oczywiście też się tego pozbędziemy.
Ciężki skórzany pancerz. Ciężkie skórzane buty. Ciężkie skórzane rękawice. No pancerz. Pancerz co prawda jest skuteczniejszy niż to co mamy. To możemy oddać spokojnie. Skórzana tarcza i mamy żelazną tarczę. Stare buty, włóczęgi. A to włóczęgi pancerz. 11-12. No w takim razie no tutaj możemy sprzedać. Zużyte ubrania również nam nie będą do niczego potrzebne. Żelazo na przykład buty mamy za 6, a ciężkie skórzane buty mamy za 2 i pancerz 7 i pancerz 10. Więc ciężkie buty sprzedamy. Co my tu jeszcze mamy? Co możemy jeszcze mu tutaj sprzedać? Mięso wilka. Regeneracja kondycji spowolniona. Piwa. Miód królewski. Księga. Aha, mam księgę wiedzy. Elementalizm, uczeń trzeci. Elementalizm ucznia do poziomu 25. Koszt 1 punkt wiedzy. Możemy. Aha, to są te wszystkie księgi, które znaleźliśmy. Je trzeba po prostu. O, widzicie, mamy ciężki pancerz. Kradanie strzelec. Przepraszam. To nic nie będziemy może sprzedawali. Natomiast no, mamy tutaj jeszcze pożywienie, tak? Nie, składniki. Tutaj jeszcze mam księgi. Możemy sobie sprzedać księgę czarów, bo ponieważ już to mamy. O, przepraszam. Kurczę. Co się dzisiaj dzieje? Jak nie kaszel, to kichanie. 30 miliony nie jestem. A więc można założyć, że tak się kicha. Taki heheszek. Dobrze, co my tutaj mamy? No to możemy jedno spokojnie sobie, mi się wydaje, tak samo jak i hebel sprzedać. Koszyki, kufle, lampy, miechy. Lista pradawnych narodów również. Pióro, piła. Pradawna kryształowa moneta, to na razie być może zrobimy. Szybce. To też możemy w sumie posprzedawać. Węgiel drzewny, złom. Możemy spokojnie ten złomy chyba posprzedawać. W razie czego, gdybyśmy faktycznie mieli z tego jakiś użytek, no to myślę, że spokojnie jeszcze znajdziemy wiele takich przedmiotów. Myślę, że to na tyle. Zobaczmy, co tutaj masz nam, ma nam ten kupiec do zaoferowania. Nóż, stary miecz. Pomniejmy długi łuk, już mamy. Czyli nic tak naprawdę chyba tam tutaj nowego lub lepszego do zaoferowania nie ma. Też przydałaby się jakaś mikstura. Powiedzmy zdrowie, ale mało złota, może nie będziemy szarżyć. Myślę,
Enderelański. Enderelańska moneta właśnie. Enderalańska. Aha, okej. Okay. Zostawimy. Mity i legendy. Weldin wędrowiec. To oczywiście będziemy sobie na bieżąco czytali podczas nagrywań, także gdyby ktoś był zainteresowany, to są to musimy mieć darmowego, że tak powiem, lektora. Jak zwał, tak zwał. Elfrida, uratuj Elfridę ze strażnicy Trójrzecza. Na odchłań. Jest jakaś opuszczona latarnia. Strażnica Trójrzecza. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jak się dać. Chociaż. O, mamy pochodnie, przyda nam się. Już poprosiła nas o pomoc. Głupio by było teraz tak odmówić. Jak ja żyję, czy nie żyję. Tego może się złapiemy. Dobrze, zatem idziemy na poszukiwania. To jest most. Po drodze ruiny. No dobra. Sprawdźmy, o co chodzi z tymi księgami jeszcze. Może wiedzieć, księga, rzemiosło, otwieranie zamków, ciężki pancerz, może strzelania. Kusznictwo zwiększone o 1, aha. O 1. Elementalizm do 1, o 1 do 17 powinno się zwiększyć. I o 1 do 18. Świetnie. Ciężki pancerz. Otwieranie zamków również. Wiedza zawarła w tej książce jest dla ciebie zbyt zaawansowana. Możesz się przeczytać i uzyskać pożądany efekt, ale sensowniej byłoby ściągnąć po książki odpowiadające twojemu obecnemu poziomowi i umiejętności. Czy naprawdę chcesz przeczytać tę książkę? Poczekamy zatem. Aha, bo sprzedaliśmy sobie czatek. Trzeba tutaj coś na siebie założyć, prawda? Stara strażnica Trójrzecza. O kurczę. O nieźle. I widać nas tutaj jakiś posąg. Na dzień dobry. Puste tutaj na razie. Na razie po prostu przeczyszczamy okolice. Zobaczymy, czy nam uda się coś tutaj cennego znaleźć. Tak na razie trochę tutaj pustawo. Pustego, pusto. Przydałoby się też, jeżeli jest taka możliwość, wydrapać na góry. Jak mi się wydaje, znajdzie się taka chyba możliwość, tak jest. Czy prawie mi się udało? Być może gdzieś tutaj będzie prowadziła jakaś droga? O, jak też, kurczę, widzicie. Sprawdźmy, no niestety tutaj tak trochę ciężko będzie, ale... Udało się.
drewno, pusta butelka po winie i złoty puchar. No i ten złoty puchar już coś tam warty, widzę, jest. A reszta to tak jakby... mniej, trochę mniej. Nie uda nam się jeszcze wskoczyć do góry. Nam się opać, okej. Tutaj jeszcze widzicie była droga. Też poradziliśmy sobie trochę inaczej. Czy też tutaj jakoś... może jest jakaś jeszcze droga? A tutaj coś jeszcze jest. Wzmocniona skórzana paszcza, no proszę. Stara żelazna strzała. Przydadzą się oczywiście strzały. Jak najbardziej. O, o, możemy zabrać? Możemy zabrać. Fajnie. Księga wiedzy. Pionika uczeń. Najbardziej. To jest krzesło, tak? Aha, kamienne krzesło, dobra. Powiedzmy, że to tak właśnie jest. Zobaczmy, możemy tutaj przeskoczyć, ale tutaj trzeba się nie bardzo, dobra. Szukajmy zatem ich towarzyszki naszej, którą musimy uratować. Ojej, co to jest? Co to jest, bacze? Powiedział, że to jest wadry. No trudno. Niestety. Nie zapisaliśmy sobie gry i będziemy musieli na nowo wszystko chyba przechodzić. Właśnie mi się wydaje, że ten wadry to jest... A zapisało się, o super. Że nie tam, gdzie trzeba. W tym sensie nie w tym momencie, który tak naprawdę chcieliśmy. No, na nowo będziemy musieli tutaj kakiwać. Ale nasze kurczaki będziemy się teraz odbawili to. No jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić. Kurczę, widzicie? Ciężko to jest. Myślę, że ostatnim razem nam się udało. Ale czy teraz się znowu nam uda, no to... Ciężka sprawa, a udało się ekstra. W zasadzie możemy sobie chyba będziemy mogli sobie w zasadzie tutaj do tego punktu zaatakować tego kubnika. Ale zapiszmy sobie jeszcze na szybko zapis. Zrobimy. Tak, tutaj jeszcze musimy pozbierać to, co zbieraliśmy. Były jeszcze, pamiętam, co zbieramy, tak, strzały jakieś i tarcze. Strzały.
przechodziliśmy. Jeszcze udajemy się na samą górę. Nic nie ma. Ciężko będziemy się tutaj na początku czymś się wyczyli z tymi wszystkimi przeciwnikami. Zapomnielibyśmy o księdze. Ale myślę, że z czasem, jak będzie nasza postać coraz to mocniejsza, będziemy mieć wywali. Zdobędziemy większy poziom, więc czasem te pojedynki myślę, że będą trochę łatwiejsze. No nic, beczki są puste. Sprawdźmy, jak nam tym razem pójdzie. O plecach widzicie. Warto tutaj się rozglądać wszędzie. Łatwo też można tutaj przeoczyć różne aspekty. Różne ciekawostki. Że możemy się to dodać nawet. Fajnie. No fajnie, że teraz nie skoczymy na pewno tak łatwo, jak nam to się wcześniej dało, ale no, uciekaj. Na szczęście jego zdrowie się tak nie regeneruje szybko jak na roli. Dosyć tutaj powinno nam to. Od razu nam jakoś to łatwiej poszło. A więc to jest cały nasz water. Mam jakieś kary leczenia. Uziemienie, błyskawica zadaje 7 punktów. Ułanianie życia i łaska. Leczy osoby czarujące 6 punktów zdrowia na sekundę. Zwiększa gorączkę armii o 0,5%. Zobaczmy. To te 0,5% na sekundę, czy? Niski poziom many. Jedz grzyby many, pij konkretny mikster lub magiczne wywary, żeby szybciej regenerować manę. Zainwestuj w odpowiednią zdolność, żeby na stałe przyspieszyć regenerację many. Rozwój zdolności. Aha, 5% tutaj już wzrosła rączka. No cóż. Szukajmy dalej. Może ja sobie to wezmę też pod F. To się oczywiście przyda. Łaska. Tutaj mamy przypisane te ogóle. Mamy jedynkę, żelazny miecz, trójkę, długi łuk. Być może pod dwójkę. Czy jeszcze, dobra. Był za potwór. Młody odmieszały pech. Kacz. Pełzacz. Nic w środku nie ma. Zdobyć pająka.
górę. Oh, by the gods! Over here, precious! Over here! Ale co to jest ta? Mommy is back. Yes, it's all right. I don't even know how to thank you. One second later and that thing... I don't even... It's a rare herb, and I hope it's compensation enough for your efforts. At least partially. If you need anything else, just come talk to me. Now that that beast is gone, I might as well take a look at the area. Good, thanks. I think I'll stay here for another day or two. The traveler was right. This place really is a gold mine. Walk blessed and stay safe. No zobaczymy, gaderko. Jest stare księgi. Niepotrzebne chyba. Nie ma potrzeby, żeby je zbierać. Te o szepto drzewach. Oczywiście, że przeczytamy. Najprawdopodobniej tylko kilku podróżników czy miłośników natury nie zauważyło szeptu wiatru w okolicy Enderalańskiego słonecznego wybrzeża. Jeśli zatrzymasz się na chwilę, by posłuchać wybryków wiatru, poczujesz, że nie jesteś tam sam. Przesądy nie wierzą w legendę o subtelnych szeptach rozbrzmiewających w koronach drzew. Zabobon swoje korzenie ma w baśni o kobiecie przestrzegającej wieżki, która za lekarstwo dla ludzkości oddała życie na słonecznym wybrzeżu. Dziadku, dziadku, nudno, powiesz mi nam jeszcze jedną ze swoich historii? Dzieciaki parwują całym stadem do pokoju z paleniskiem. Pomarszczona, ale zawsze uśmiechnięta twarz zwraca się w ich stronę. Chęcią, która chcecie dzisiaj usłyszeć? Historia o szepczących drzewach na słonecznym wybrzeżu. Woła głos jednego z dzieci, gadających obok dziadka. Mówisz o głosie Lariel, czyż nie? Pełni świadom niecierpliwych spojrzeń, laszcze powoli językiem i przełyka ślinę. Ta opowieść ma już swoje lata. Opowiadał ją mój dziadek, tak jak ja opowiadam ją wam dziś. Żyjemy teraz bezpiecznie i spokojnie, ale nie zawsze tak było. Między brwiami starca pogłębia się zmarszczka. Kiedyś rządziło tu okrutne i nieznane schorzenie. W początku dotyczyło jedynie zwierząt i powodowało powolną, bolesną śmierć. Jeszcze wami z tego powodu ludzie zaczęli cierpieć głód, sami coraz liczniej wymierali. Uzdrowiciele ze wszystkich okolicznych wiosek przybyli z pomocą, jednak nawet oni nie byli w stanie powstrzymać epidemii. Wtedy młoda kobieta Lariel wpadła na pomysł. Zwólcie mi pomodlić się do Malphasa. Żyłam godnie i nigdy nie zobaczałem z jego świętej ścieżki. Być może będę w stanie ubogać naszego pana, by nam pomógł. Mieszkańcy wioski wzruszyli ramionami, wielu z nich straciło już nadzieję. Tak więc Lariel wspięła się na pobliskie wzgórze, by tam w samotności wznieść modlitwę. Klęczała tam dniem i nocą bez chwili przerwy. Odmawiała jedzenia i picia. Malphas jednak milczał. Tymczasem na cmentarzach brakowało już miejsca. Lariel nie zwątpiła ani przez chwilę i wciąż powtarzała swoją mantrę. Płynęła tam po 10 dniach. Świtach. O dniach, świtach. Z pragnienia. Miłosierny Malphas przemówił do pozostałych ocalonych. Mieliście wszyscy zostać osądzeni za zejście z jedynej prawdziwej ścieżki, ale poświęcenie i wiara młodej Lariel wzbudziły moją litość. Zostawcie jej ciało, wróćcie jutro na wzgórze, gdzie tak gorliwie się modliła, a znajdziecie lekarstwo na trawiącą was chorobę. Zapamiętajcie ten akt łaski i nie baczcie się już nigdy więcej zobaczyć z wytycznej, noczonej przeze mnie ścieżki. Następnego dnia wieśniacy powrócili w tam zniesienie, by ujrzeć cudowne drzewo o kształtnych listkach. Długo szukali, lecz nigdy nie odnaleźli ciała dziewczyny. Gdy zerwali pierwsze listki, zaszeptały w ich dłoniach głosy młodej Lariel. Uzdrowiciele zebrali jak najwięcej, a połączywszy je z ziołami, które przedtem nie przyniosły żadnych efektów, stworzyli lekarstwo. Nim medycy zdążyli znaleźć zioło własną nazwę, wieśniacy okrzyknęli je szeptem drzewem.
I oto koniec tej historii. Dziś drzewo rośnie tam na wzgórzu, a liczni pielgrzymi przychodzą, by wspólnie z Lario palić miłosiernego Malphasa. Dziadek dostrzega zachodzące za oknem słońce, więc wstaje ostrożnie i zagania dzieciaki do łóżek. Wykrywając ostatnie z nich, obiecuje opowiedzieć historię o to wszystko, co udało mi się czytać do starej podartej księgi wygranej na loterii. Wygląda na to, że była ona zbiorem legend i baśni, jeśli mam rację, fakty w niej zawarte nie są pewne. Jednak faktem jest, że na Słonecznym Wybrzeżu kilkaset lat temu naprawdę istniała plaga, która spowodowała śmierć wielu ludzi. Zebrała potworne żniwo, faktem jest również jej zupełnie nagłe pojawienie się, jak i zniknięcie. Pytanie brzmi, co stało się z drzewem Lariel? Dziś wprawione w ruch liście szepto drzewu wydają się z siebie charakterystyczne dźwięki, jeśli ją zatrzymasz, żeby posłuchać, jak drzewa rozrosły się niemal na całym wybrzeżu. Odnalezienie wzgórza oraz rosnące tam Lariel nie jest już możliwe, ponieważ nadeszły czasy podróżnego zbieractwa szedł do drzewu i rozłożenia go w wagonach po całym kraju. Dziś to niedzielę występuje rzadko. Tak jak przelotny i wędrowny jest dźwięk szeptu krążący pomiędzy koronami drzew, tak tajemnicze zioło szeptu drzewu rośnie i biędnie. Jedynie kilku specjalistów pośród uzdrowicieli potrafi je zbierać, a sekret czasu oraz miejsca żniw trzymają pod kluczem. Jednak nawet doświadczeni alchemicy nie są w stanie wykrzesać z szeptu drzewu właściwości leczniczych zesłanych przez Malphasa, by uzdrowić naszych przodków. Więc jeżeli ty, drogi czytelniku, jesteś zainteresowany tajemnicami szeptu drzewu, powinieneś poszukać odpowiedzi na własną rękę. Przygotuj jednak siebie oraz mieszek na to, że nieliczni wtajemniczeni niechętnie zdradzą swoje techniki. Fajnie, księga czarów kochania życia. Żywot Torgana, szepto języka, nabazgrany liścik. Drogi Samuelu, nie przejmuj się, że przeniesiono cię do strażnicy Trójrzecza. Nie odgrywa już ona ważnej roli w ochronie transportu kamieni szlachetnych wydobytych w pobliskiej kopalni. Dlatego też wystarczy tam tylko jeden człowiek. Rozumiem, że dospiera ci nuda i samotność w tym odludnym punkcie Enderal. Z gością przyślą ci kogoś, kto dotrzyma ci towarzystwa, lecz do tego czasu musisz cię jakoś trzymać. Aha. Takie buty. To jest, bo nie chcę mi się tak za bardzo tego wszystkiego czytać. A tych ksiąg na pewno będzie mnóstwo, powiem, w tym grze. To jest rozdział trzeci, Otchłań. To by tak by trzeba było pozbierać wszystkie księgi do kupy. Bez sensu jest czytać od środka. Najlepiej od początku oczywiście. Pokonaliśmy już tutaj jakiegoś. Nie wiadomo tak naprawdę, kto to był. Jakiś chochlik. Że tak to żartobliwie ujmę. Aha. Tutaj są takie miejsca właśnie, które powodują zwiększanie się. Możemy spokojnie sobie, bo 20% jak nam wzrośnie, nic się nie stanie. Tutaj spać nie będziemy. O szeptu drzewach. Więc ja raczej nic nie ma. A jeszcze na łóżce może coś być. Tak. Tutaj. Zdrowie nam z tego głównie spada, także. Spokojnie, że mamy zresztą ambrozję.
Myślę, że tutaj to wszystko. Chyba raczej więcej miejsca tutaj nie spotkamy. Zatem możemy chyba na spokojnie udać się w poszukiwaniu, w dalszej części poszukiwaniu Dobra, gdzie ta postać nam zniknęła? Miała dość się rozglądać, a jej nie ma. A gdybyśmy chcieli coś jeszcze kupić od niej, wiadomo, teraz ją znaleźć, ale... A, gdzieś na pewno jest. A, jest, ok, przy znaczniku, dobra. Ok. A więc tak, wpierw udamy się po tą naszą szkatułkę, ale musimy to chyba przejść przez moc jednak. Tu innego raczej wyjścia nie ma. Znaczy może by wyjście może jest jakieś inne. Stary kaptur włóczęgi. Tak leży, że tak powiem, tak bez sensu tutaj. Ktoś zostawił? Nikt się nie zainteresował. Nie zabrał. Są ciekawe właśnie miejsca. Nie chcę tutaj też tak za bardzo odkrywać na początku. Ale na przykład, aby... jakieś zadanie... A właśnie. Jakieś mikstury? By się nie okazało, że zaraz zginiemy. Nam się tutaj ambrozja. Aby nam tutaj zniwelowała trochę. A jest to chyba... To jest to drzewo. Przed chwilą czytaliśmy. Tak, to możliwe. Wszystko teraz widać z daleka. Ja bym bardzo chętnie tutaj pozwiedzał sobie te tereny. Tam są jakieś kurcze wilki czy inne dziadostwo. Jesteśmy na tyle mocni, żeby tutaj zapuszczać gdzieś tam odległe zakątki.
kurczę. Okay. No. No właśnie. Nie jest tak hop-siup tutaj w tym Enderalu. Zresztą pewnie tak samo jak w Skyrimie. Ciekawe, gdzie nam się stąd zapisał. No niestety, aż tutaj. Ech, no trudno. Nie będziemy się tutaj przejmowali. Serio. Some folks just never learn. Serio. Ta łucznik, bo nie żyje, ale widzicie, nie wiem, czy tutaj można zobaczyć na taką różnicę, jeżeli chodzi na przykład o Skyrim, że bandyci tutaj kryją się za przeszkodami. Widzicie, tutaj się. Oddaliliśmy, a oni zniknęli w traktorach. Nie są tacyś wymagający. Ciężcy przeciwnicy, jeżeli chodzi tutaj o... Że tak. Enderalański pens. Żona tarcza. Stare buty włóczęgi. Lata włóczęgi. Nie ma takiej zbyt pokaźnej kat na początku. Ale zawsze coś. Na razie może w sumie możemy sobie pozakładać te wszystkie dwadzieścia trzy, osiem rękawice, hełm mamy też i buty również. Mały plecak, zwiększa udział po 15, no proszę. A więc takie buty. Źle. Jeśli tutaj właśnie musimy tutaj wszystkich teraz przeszukać. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli te wszystkie zwłoki. Tutaj tego akurat osobnika przeszukaliśmy. Chyba trójka była.
Dwójkę przeszukaliśmy jeszcze. Ta jedna osoba. A tutaj po prostu zwłoki. Ciężki skórzany pancerz. Kobieta, no proszę. Plany żelazny mur bojowy. Kręga rzemiosła, alchemia, uczeń. Więc tak, na wybrzeże będziemy się oczywiście musieli na dalej. Chodź. Także po prostu sobie tutaj rzeką się udamy. Nie będziemy gdzieś tam zaglądali, by. Chwileczkę. Już jesteśmy, wybaczcie, musiałem do toalety. Nie chciałem przerywać nagrania. Później to będzie trzeba montować, więc nie będzie tak jak jest. My tak jak mówiłem, udamy się chyba jedną rzeczką tutaj, żeby już nie komplikować sprawy. Później sobie oczywiście na dalszym etapie gry podziwiamy jeszcze raz na wszystkie miejsca, dokładnie przeszacując je. Jeszcze jestem ciekaw tego miejsca. O. No właśnie, ten flag, ale to szkielety, więc... Nie jest tych szkieletów, więc nie. To był zły pomysł. Ej, po blasku, tak już ale nie będziemy, no. Wydaje mi się, że lepiej, abyśmy po prostu na razie puścili to miejsce. Skupimy się na zadaniu. Może gdy odejdziemy już ten dziennik, to damy się wtedy do miasta i zobaczymy dalej, co nam los przyniesie, że tak powiem. Dobra, już widzę kolejne jakieś ruiny. Nie chcę tutaj właśnie za bardzo odkrywać takich rzeczy. No nie, zdecydowanie wolę jeżeli już mamy to jakaś osada na pierwsza. To krowy? Nieszkodliwy, nie zaatakuje nas? O nie. Dobrze, widzicie takich znaczków. Tu jest jakaś osada. Możemy w zasadzie to odkryć. Później udamy się w tamtą stronę.
uleczmy się za to jeszcze trochę. Okej. Stare gospodarstwo? Wyszone, no trudno. No nieźle. Się popaliśmy. No i zginiemy, niestety. Trzeba nas od razu dłużej wyzywać. Bez przesady. Z nikim już nie będziemy walczyć po prostu. Prosił to do zadania, do znacznika, po dziennik. I tyle. Nie ma co drążyć. O, wilki będą do nas gonili. Goniły. No nieźle. Teraz zastanawiam właśnie. Piszmy sobie. W każdym kroku, jak zupełnie w Skyrim. Zabierze. Coś się dzieje. Myślę, wydaje, że już niedaleko. Dotarliśmy do kolejnego jakiegoś mostu. Lodowa łapa. Okej. Zapiszmy sobie, bo tutaj też nie wiadomo co nas czeka. Palona chodka. Okej, oprócz tutaj szczurów, które nic nie grozi. Też te szczury też bywają groźne. Już z kanału, haha. Okej. Ostra siekiera. Zwłoki. Zapisany pergamin. Powiedziałem Ladi, że bandyci mogą stanowić zagrożenie, lecz ona nie zmierza. Nie zamierza opuszczać tego miejsca. Zdaje mi się, że te dranie obserwują nasz dom każdej nocy. I chyba tak było. Pytanie, czy gdzieś dalej się czasami tam nie czają. Ciekawe co nam dadzą te symbole. Dobra, my co? My musimy iść dalej. Tu jakaś też osada. Albo gospoda. Pytanie, czy...
można wyczuć ze szkatułki Jera, dziennik i... Tajemnice. Dowiedz się, co otwiera klucz znaleziony w szkatułce Jera. To też bardzo ciekawe. I teraz mamy tego. Mamy porozmawiać z Alfredem i powiedzieć Jesperowi o zapiskach Jera. To pierwszy może sobie przeczytajmy te zapiski. Robi to nas ciekawie, widzę. Gdzie my mamy te zapiski? Dziennik Jera, drugi pis. A, jest pierwszy, drugi, trzeci. Yesterday, when Syra and I sat under the old oak, she said something I can't get out of my head. The greatest peril in life is forgetting one's own ideals. These letters, the testimonies of my path, shall ensure that I don't. Letter 1, 8171 after starfall. Yesterday, a keeper came into the village to offer me a novitiate. Apparently, old Mother Ilana set forth the matter after she realized I was magically gifted. Grateful as I am, the matter raises a strange train of thought. Maybe, in some grotesque way, it was good that my mother died that day. Why, you ask? Because it opened my eyes. Before, it was my only wish to make father proud. Father, a fisherman. Now, I cannot help but feel anger when observing the village folk around me. Day in, day out, they follow the same routine. Wake up, work, carouse, and sleep. Is this all they want from life? Don't they too take note of the ills in this world and have the desire to change something? Yesterday, when Syra and I sat home, jak możemy zobaczyć, również jest wygrany lektor. To, że po angielsku niestety. 15 years have passed since my last letter. Syra and I now live together in a small house in Ark. It's been 5 years since I undertook the holy trial, but despite what I thought, I did not join the military wing of the order. Instead, I became a magister. Why? Because the children I teach will shape the future of this world. Because there is enough bloodshed already. 2 weeks ago, the Trichessa approved Syra's concept of the food bank. It obliges every wealthy citizen of Ark to pay a handful of pennies to the Order, with which the Order will provide a warm meal for the undercity dwellers once a week. Their reactions embittered me. The decree does not ask for much, yet they protested as though we threatened to take their homes. I will never understand people like them. As sad as this may sound, I am happy. My life provides me with a feeling of purpose, and I still have Syra at my side after all these years. It is strange. I love you, yes? Okay, of course. Syra is dead. Killed by two undercity dwellers as she helped prepare the food bank. How swiftly these words are written. Yet how can I even remotely begin to express this pain, this void? Syra always said it helps to write, yet it doesn't. I sit here watching the ink dry and the letters form the words of a stranger in my own body.
I'm a stranger when I wake up in the morning. I am a stranger when the sun sets at dusk. I am a stranger when I lie in bed at night. The path condemns suicide as a crime because we all have a purpose in this world. But what is mine? I look ahead and I see 30 winters of solitude. I look back and I see nothing but a trail of broken bones. A więc mamy jakiś, że tak powiem, fantazm. Mamy jakby taki delikatny zarys już tutaj w naszej historii. Powiedz się sporo w zapiskach Jera. Znaleźć szkatułką, która Jero, którą Jero wyrzucił. Niebieskie kwiatki Kusa. Ciekawe, kto otwiera ten klucz. Jakoś tam znaleźliśmy, fajnie. Dany, utwór dany, skórzany pancerz. Monument Husa. Tam jest tutaj. Tego dostępu do domu nie mamy. Znaleźliśmy niby klucz, ale nie mamy pojęcia jeszcze, co on otwiera. Gdzie to przede wszystkim otwiera? Możemy się tutaj chwilę pokręcić, może jeszcze coś znajdziemy ciekawego, ale może jest jeszcze jakieś inne wejście. Tam coś widzę jest z góry, ale żeby tam się dostać, no to nie rada wyczyn będzie. Chyba. Ewentualnie jakoś tutaj po drzewach. Czy jest sens? Istnieje też taka możliwość, że gdzieś przejście prowadzi do domu. Do mostka. Pytanie tylko, którędy. Jak to przejście może się znajdować? Może być wszędzie, może być gdzieś tu, może gdzieś być pod wodą. Różnie. To ciekawe. No gdybyśmy dostali się tutaj na ten dach jakoś, a być może jest taka możliwość, ale chyba jednak raczej nie tędy. A cóż, powiedz jest Sparowi o zapiskach Jera. Co to jest? Jest paro. Zaszkiel na ty. Jakiś kuper. Ciekawe miejsca, ciekawe. Takie inne niż w Skyrim, jakieś siedzące szkielety widzimy. Nie wiadomo, co tak naprawdę tutaj zaszło.
porozmawiali na śmierciach, czy jak, nie wiadomo. Jakiś olbrzymi zakup krabek. Kolejny mniejszy, pomniejszy krab, ale możemy w sumie go tutaj zaczepić. O, to jest Supermana. Bardzo ciekawe. Musieli tutaj użyć ambrozy, bo tam wyczarłem tutaj aż wzrosło do 36%. Żeby mamy. Okej. Dobiera. Ale to jest spalony dom. Jakaś krew. Osiągasz poziom 4, otrzymujesz 5 punktów wiedzy, 4 punkty rzemiosła i 1 punkt wspomnień. To nieźle. Weźmiemy sobie może zdrowie. Zwiększymy. No się chyba to możesz mieli postać, bo mieli zobaczyć, bo raz może możesz znieść przed sobą. Kolejny doręczny 18, lekki pancerz, wzrost skradania, alchemia. Tutaj raczej chyba nic nie będziemy zmienić. Plany skórzany pancerz, mam plecak. O, strzał. Dyscyplina magii. Kopia pióra Belledora Abdal Galdensteina. Entropia obok psioniki stanowi zwyczkołę złowróż blictwa i jest jedną z najbardziej niesławnych dyscyplin magicznych. Moce entropii skupiają się na manipulacji życiem i śmiercią, wyczarowywaniu nadprzyrodzonych stworzeń i używaniu nekromancji. Mechanika mag entropii wywołuje zdarzenia, które zmieniają energię życiową istoty, dlatego też nie wahają się ożywiać zmarłych poprzez napełnianie ich sztucznym życiem, celowo zamieniając ich w zatraconych. Nieumarłe marionetki przywiązane do woli arkanisty. Renoma. Używanie entropii jest zabronione dla kroczących ścieżką, czyli taka jakoby nekromancja. To również zabroniona w Skyrimie. Też może nie zabroniona, po prostu zabroniona niecałkowicie w Skyrimie, a przez członków gildii Akademii Magów. Tam chyba byliśmy. Garbasz dzika magia wiedziała, że nadszedł czas, próbując powstrzymać łzy, wzięła głęboki oddech i zapukała w stalowe drzwi. Chwilę później otworzył je mężczyzna ze spiczastym nosem i ruszo-czarnymi włosami. Nie zamienili jeszcze ani słowa, ale kobieta stwierdziła, że wzbudza jej sympatię. Jego wyprostowana postawa emanowała poczuciem bezpieczeństwa, natomiast czarne oczy obiecowały mądrość i miłosierdzie. Strażnik nie zadawał żadnych pytań, były zbędne. Przez te drzwi przeszły już niezliczone tłumy kobiet, jak i mężczyzn, by znać te grzechy. Teraz miało być dokładnie tak samo. No wejdź, droga pani. Zaprosiła ją do środka i dłonią odzianą w rękawiczkę wskazał masywną ławę.
Ze spuszczoną głową przystała na jego słowa i przestąpiła próg. Izba wyznania, jak zwykle ją nazywano, była ubogo wyposażona. Trzy duże okna pozwalały, by czysta łuna księżyca oświetlała zewnętrzny kraniec pomieszczenia. Poczuł za ławą, gdzie miała właśnie usiąść, by się zbierzeć. Na języku poczuła gorycz. Nigdy nie śmiała, by przypuszczać, że dojdzie do czegoś takiego. A się nazywasz? Strażnik rozpoczął rozmowę, gdy oboje już zasiedli. On plecami do okna, ona plecami do drzwi. Smith, kobieta nie uniosła wzroku. Mirtha Smith. Strażnik kiwnął głową, pochwycił arkusz pergaminu, kałamasz i lądował tą informacją. Jak chodzi o... Mirtha zawahała się, przez chwilę było już za późno. Sytuacja była z odwrotu. Mojego małżonka, Merona Smitha. Wybuchła płaczem, gdy tylko wypowiedziała te słowa. Jednocześnie zdania wypływały niczym powolna, gorzka masa. Na początku uznałam to za przypadek, jednak wieczory, kiedy wracał do domu. Znacznie się późno albo wcale zdarzały. Jednak wieczory, kiedy wracał do domu, znacznie za późno albo wcale zdarzały się coraz częściej. Wtedy zdecydowałam się go śledzić. Strażnik spojrzał na nią, ze smutkiem znowu zaczął notować. Jakąś ścieżką kroczył mój mąż. Garbarza, my. Natknęła ręką z lekceważeniem. Natknęła z lekkim lekceważeniem. Jego rodzina od niezliczonych pokoleń podążała ścieżką ku śnieży, ale jak i to ma związek z moim zadaniem? Wielka formalność, druga pani, odrzekł mężczyzna i zadawał ścieżkę na pergaminie. A więc poszłaś za mężem, dokąd się udał? Spytał, choć już częściowo domyślał. Do kobieta zdrgnęła się w kompletnej histerii. Do podmiasta, nigdy tego tam wcześniej nie widziałam. W dzielnicy dziwek i żebraków, tym zaczęła płakać jeszcze głośniej nową falą łez. Proszę się uspokoić i powiedzieć mi dokładnie, co tam zaszło. Strażnik powiedział ją cicho, ale zdecydowanie. Wyznanie kobiety potwierdziło jego podejrzenia. Do podmiasta ucierpiał w sercu taką chorobę pośród ruin pod górnym miastem, no rozprzestrzeniała się, wciąż pochłaniająca do ofiary. Rabuś się prostytutki, kanalie, narkomani, rzezimieszki, długo można by wymieniać. W skrócie, w ciemnych, krętych uliczkach włóczyło się wszelkiego rodzaju bezścieżkowe ścierwo, unikając zasłużonej kary. Pomimo regularnych patroli i rewizji zakon dotąd nie był w stanie sprowadzić tych zabłąkanych owieczek z powrotem na właściwą ścieżkę. Bolało na samą myśl. Gdy kobieta w końcu się opanowała, zaczęła powoli opowiadać dalej. Zastukotał do drzwi starych, zapyziałej chaty prosto w sercu dzielnicy. Na początku nic się nie działo, jednak z okna tuż nad drzwiami wyjrzała zakapturzona postać. Potem Meron wymienił jakieś dziwne hasła kimś za drzwiami i te stanęły tworem. Mimo że wszedł do chaty, odczekałam chwilę i podeszłam do okien. Była pani wyjątkowo odważna, rzekł strasznie, kiwając głową z aprobatą. By dobrze wiedział, jak ciężko było w takich sytuacjach dostać się do jaskini, watyry. Gdy w końcu znów ujrzałem Merona, miał na sobie tę samą brązową szatę, potem diabelski odźwierny. Stawili się w kręgu, otoczeni świecami i kłębami dymu, uwalniającymi słodki zapach z gnielizny. A potem młoda kobieta zająknęła się. Potem wprowadzili do pomieszczenia rozebraną dziewczynę. Była zakneblowana i miała związane ręce i nogi. Rzucała się i biła, ale krzepki mężczyzna ze śladami po ospie powalił ją ciosem i już jedynie się trzęsła. Zanim dokończyła, łzy płynęły z jej oczu strumieniami ciężko opadając na kamienistą posadzkę izby. Małżonek się temu przyglądał? Spytał strażnik poruszony głosem kobiety. Musiał to usłyszeć, by zrozumieć, przez co przeszła kobieta i co stało się z jej mężem. On nie rozumiał, jak mógł to zrobić. Po prostu nie ma sensu. Przez całe życie był wierny ścieżce. Głos uwiązł jej w gardle współzdania i patrzyła jedynie bez wyrazu w ławę, gdyby cisza miała cofnąć całe zdarzenie. Rodzin zdjął skórzany rękawice, bo ogląda swoją morską, chrupowatą dłoń na dłoni kobiety. Często ścieżka, jaką wybiera dla nas Malpa, stawia nas na kuszących rozdrożach. A nam nie zawsze udaje się właściwie je rozpoznać. Magia płynąca w żyłach pani małżonka i od niedawna też w jego świadomości jest jedną z najgorszych pokus. Młoda kobieta wciąż szlochała, ale powoli w jej oczy wracało życie. Wydym był dlatego wnika uspokajałem. A uczynki pani małżonka da się zrozumieć. W odpowiednich rękach magia stworzona, kontrolowana i ostrożnie nadzorowana jest jednym z największych darów, jakimi obdarzył nas Malphas.
nachyli się w stronę załamanej kobiety. Jednak bez stosownego ukierunkowania magia jest w stanie zepsuć kogoś od środka, prowadząc do bezścieżkowości. Przez chwilę zastanowił się nad prawdziwością swoich słów. Magia była prawdziwym darem, którego uświadczyła jedynie garstka wybrańców o większości Aeterna. Zdecydowanie zbyt wielu Enderalczyków wiernych w swojej ścieżce odkryło za młodu magiczny talent, lecz nie zwrócili tego zakonowi. Ludzie z żądaniem Malphasa powinni zostać poddani sądowi, w jaki sposób ich talent może zostać wykorzystany. Los tej młodej kobiety zasmucał. Strażnik podejrzewał, że jej małżonek niedawno zauważył swoje magiczne zdolności i dał się zastraszyć jednego z pozostałych chłopców wzdłuż od miasta. Ten zapewne przedstawił mu jakoś nieracjonalnie straszny scenariusz i z tych wzdłuż przeplecionych odrobiną prawdy na temat egzaminu ustępnego w zakonie wymogu dla wszystkich Enderalczyków obdarzonych magią i na temat śmiertelności przed nowicjuszy. To były jedynie racjonalne wyjaśnienia. Dziwne magowie odmiany, jakie nadano osobom będącym w stanie kontrolować magiczne energie w swoim ciele, są w stanie rozwinąć nadzwyczajną moc, lecz taką siłę można porównać do wilka z przeklizną, to bezlitośnie pożera swoich wrogów, lecz z czasem nieuchronnie zwróci się przeciwko swemu panu. Magia praktykowana w zakonie przypominała bardziej siłę wiernego rumaka, który miał własną wolę, lecz mimo wszystko żył w harmonii z liściem. Z rozmyślań wyrwał go drżący głos. Nie zabijecie go, prawda? Szeptała. No rękę i oparł brodę o wierzch dłoni. Najpierw powoli, potem zdecydowanie pokręcił głową. Nie. Każdy Enderalanie zasługuje na szansę powrotu na właściwą ścieżkę. W jej smutnym wzroku udało się umrzeć ulgę. Oczywiście zdawał sobie sprawę z katastrofalnych skutków spowodowanych magicznie z zatrutym umysłem. Szansa na powrót i męża do normalności była co najmniej niepewna, lecz nie chciał odbierać tego wiecie tej iskierki nadziei. Malphasie, dopomóż nam, pomyślał i wrócił do przesłuchania. Oczywiście będziemy musieli zainterweniować, jeżeli krąg, o którym pani mówi, faktycznie porywa niewinne osoby, nawet jeżeli są to mieszkańcy podmiasta, musimy dotrzeć do korzeni tej nikczemności. Jeżeli będziemy oczekiwać na niego w waszym domu, wyjść szybko się rozejdzie. A bez ścieżkowcy zareagują i zatrą wszelkie ślady swoich rytuałów. Dlatego sugeruję dłużej niż zwlekać, najszybciej jak to możliwe, zaprowadzić nas pani na miejsce zbrodni. Zdawało się teraz, że kobieta częściowo odzyskała spokój, kiedy na głowę i spojrzała bezpośrednio na mężczyznę. Jak ma pan na imię? Spytała zaskoczony zbrój. Simas Dalkeron. Po raz pierwszy tej nocy kobieta odezwała się spokojnym głosem, który nie pasował do rozpaczy w jej słowach. Proszę ochroń go, Simasie, błagam cię. Obiecuję zrobić to w mojej mocy, oznajmił strażnik głośno i wyraźnie. Przygotowania przebiegły szybkość. Simas powiadomił naturę Dalveranu, głowę zakonu, o sytuacji. Choć interwencje w zwykłych przestępstwach lub przypadkach bez ścieżkowości stanowiły rutynowe zadania zakonu, leciwa wojowniczka udzieliła Simasowi oddział doświadczonych wojowników zakonu, by udali się do podmiasta wraz z nimi młodą Mirką. Możliwość znalezienia całej grupy wyjętych spod prawa dzikich magów była zbyt ważną sprawą, by zryzykować. Gdy dotarli do podmiasta, grupa nie traciła czasu i Mirtka zaprowadziła ich prosto do bezejrzanej chaty. Choć udawała pewną siebie i przejętą obowiązkiem, Simas wiedział, jak rozdarta musiała leczyć się w środku. Już przed dotarciem do chaty, Simas, wykony i Mirtka zrobili sobie przerwę, by omówić dalsze działania. Gdy pani tam była, zauważyła pani jakieś inne wejścia poza frontowymi drzwiami? Simas zapytał Mirtkę. Nawet jeśli to nie pamiętam, odpowiedziała i dodała. Tym razem przezorniej i ciszej, ale po tym jak zostałam świadkiem tego okrutnego czynu, pobiegłam z powrotem do głównego miasta, nie oglądając się za siebie. Bardzo możliwe, że coś przyszło. Począłem się za to nie winić. Nikt nie oczekiwał by od pani, by była w stanie coś ją opanować po doświadczeniu takiego horroru. Ima spróbowała dodać kobiecie otuchy i zwrócił się do swoich ludzi. Plan jest taki. Trzech z was obejdzie chatę, aż znajdzie się na tyłach. Macie odciąć im możliwą drogę ucieczki. Dwóch z was pozostanie tutaj, aby uchronić naszą towarzyszkę. A reszta ruszy ze mną wprost do ich jamy. Czy mogę z wami? Zaczęła Mirtka, lecz szybko zamilkła. Choć operacja dotyczyła Merona, wiedziała, z jakim wiąże się niebezpieczeństwo, a jej śmierć nie przyniosłaby korzyści nikomu. Tak samo miała być trudna, już nawet bez dodatkowego obciążenia. Jesteś bystrą i szczerą kobietą, Mirtko. Dobrze rozumiem, co myślisz, jednak dla twojego bezpieczeństwa zaczekaj tutaj. Simas odrzekł głosem pełnym zrozumienia, lecz z surowym wyrazem twarzy.
Patrzyła na niego przez chwilę, potem powiedziała: w porządku, zaczekam, ale nie zapomnij ci, co mi obiecałeś. I ma skinął głową i zwrócił się do swoich ludzi. Każdy zna swoje zadanie i rozumie nasz plan? W porządku, zaczynamy. Strażnicy rozproszyli się, gdy trójka za rozkazem ochrony tyłu budynku dotarła do miejsca. Simas dał sygnał, wyważył drzwi i biegł do chaty. Od razu dało się słyszeć przerażone, lecz także dosyć wyciszone krzyki. Jak nas znaleźli? Nieważne, jesteśmy silniejszymi magami niż te batyrskie. Zgiełk walki stał się głośniejszy i Mirtha nie była już w stanie rozróżnić słowa. Odkąd Simas i reszta ją dostawili, kobieta ani razu nie spuściła wzroku z drzwi chaty. Modliła się do Malpkasa o ocalenie i bezpieczeństwo jej męża. A potem nastała cisza. Wojownicy zakonu wraz z Simasem wyszli na zewnątrz. Dwóch z nich niosą bezwładne ciało. Gdy Mirtha spojrzała, na chwilę zastygła, aby targana piekłością zaraz podbiegł z ich strony. Zanim do nich dobiegła, Simas ją zatrzymał. Bo twój mąż miał zatem niesamowite szczęście, że stał tuż obok drzwi przez... bo pozbawił go przytomności, zanim reszta zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje. Resztę dzikich magów spotkał gorszy los. Poza dwoma rannymi reszta nie żyje. Dwoje z moich ludzi również straciło życie. Niech Malpkas towarzyszy im na tej ostatniej ścieżce. Tał nie płucząc z niej od razu, ale w jego miejscu pojawiła się radość. Czy to znaczy, że Meron będzie mógł normalnie żyć? Na chwilę obecną nic nie jest pewne. Najpierw musimy ustalić, czy będzie w stanie opiąć się od dzikiej magii, która w nim płynie, i stać się wojownikiem zakonu. Poza tym będzie musiał odpowiedzieć za zabójstwo tej młodej dziewczyny. Simas ostrzegł ją. Jeśli jednak przejdzie zakonny rytuał przyjęcia i przysięgnie wierność swojej ścieżce, wciąż ma liczyć na wybaczenie. Biorąc pod uwagę, że jego duszę przyćmiła magia, odrzekł lekko się uśmiechając. Mirtha promieniała ze szczęścia. Dziękuję ci z całego serca, a jeszcze bardziej dziękuję Malpkasowi, który zlitował się nad młodym Meronem, dając mu szansę na nowe życie, choć Meron całkowicie zboczył ze swojej ścieżki. Malpkas jest jak litościwy pasterz, choć czasami zbaczamy ze ścieżki prawości, Malpkas wciąż będzie przy nas, aż ponownie przekona się o naszej lojalności. A my zaczniemy znowu żyć właściwie, tłumaczył Simas, gdy opuszczali mroczny tunel łączący podmiasto z górnym miastem. Po chwili objęło ich ciepłe światło wschodzącego słońca. A więc taka to historia. Aż mi trochę w języku w gardle zaschło. Aby zapalić wiele pokoju aktywnie wykrytą fajką. O, proszę. ABCDF. Mamy fajkę. A, zielone pokoju jeszcze muszę mieć. Aby do czego to służy i co tam to da. W każdym bądź razie, co mamy zrobić? Dowiedzieć się o... to teraz klucz. Piwnica Jera. Okej. Warsztat duchowca, czyli tego stwórz talizman. O proszę, jakie menu wyposażenia, styl walki w użyciu. Wyposażenia. Aha. Warsztat duchowca, no proszę. Stwórz talizman. Bardzo wiem, na czym to polega. No myślę, że z czasem... tam spróbujemy. Czekarów. Nowa. Chaos. Okej.
tutaj żadnych mikstur więcej nie ma. Zapiszmy sobie temu. Wszystko oczywiście. O kurczę, tutaj jeszcze coś jest. Aha, i tutaj prowadzi na zewnątrz ta studia, którą mijaliśmy. A patrz. To się tak uzbroił łapki. No nieźle. To też się chyba zmarywał. Będziemy musieli uważać. Well, if it isn't my new friend, any luck? I did, yeah. Some kind of closed-off room down the hallway here. Just give me interesting. I didn't know about his companion's fate, to be honest. Irony of fate, isn't it? But the Order will definitely be interested in these letters. Keep your chin up. No właśnie, pytanie, czy nam tutaj nie usunęło z dziennika zadania rozmowy z Alfredem przyjacielem Jera z dzieciństwa? Nie. Okej. Weźmiemy sobie, teraz mamy Księga Rzemiosła Alchemia, otwieranie zamków, Czcząc Sionika. Możemy się poczekać. Pozabieramy wszystko, co możliwe. Keep your chin up. I mamy też klucz do drzwi, których to drzwi przed chwilą, o których drzwiach powiedział, że nie może się do nich dostać. Jaro, czy jak on tam ma? Encyklopedia wiedzy, tajemnej magia, magia część czwarta. No proszę, przyda się oczywiście. Coś tam, nie wiem co. Worek. Tam to idziemy, ale nie tędy. Tam przecież jest przejście do... O, mamy, a więc... To jest te same chyba w zasadzie co w Skyrimie działa. Tutaj otwieranie zamku, tutaj się nic nie zmieniło, więc lepiej, może lepiej. Żaden hełm. Plany. Przepis chemika, chyżość. Poset mała perła, zwiększa prędkość poruszania się twojej bliższej formy. A. Ta entropia też występuje. No dobra. Muszę wiedzieć. Uproga muzyczka. No dobra, ja te drzwi, o których mówiłem, tutaj chyba. Tak.
ciekawe. Zamek gwiazdnych. O kurde. A więc stajemy przed zagadką otworzenia tych dziwnych drzwi. Na dole, czy drzwi? To w zasadzie nie są drzwi, a... Zamek gwiazdny. No coś tutaj na pewno trzeba... Jakoś to aktywować, czy się da, czy się nie da, nie wiadomo. No dobrze, na tym tutaj chyba zakończymy nasz odcineczek, a... dalszą część zagadki już zajmiemy się w następnym odcineczku, także dzięki za dziś, pomału się żegnamy. Dzięki za wszystkie łapeczki, za oglądanie, za subskrypcję. Jeszcze raz zachęcam do dołączenia do Gwardii Gregusa, gdzie po prostu możecie być na bieżąco z informacjami, jak również znajdziecie tam, myślę, miłe towarzystwo do pogadania, do podyskutowania na różne tematy. Możecie również tam się umówić na różne wspólne granie online w miłej oczywiście atmosferze, także tyle na dziś. Trzymajcie się i hejka!